Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy wioski Ciminis. Na rozkaz wielmożnego lorda Naviego ogłasza się, co następuje. Dajcie mi jakiegoś przeciwnika, którego se tako rozwalę na pełnej chillerze, chillbombie, tako se go wezmę, tako natłukę, kurde, jak Naruto jakiemuś tam klonowi, minionowi zwykłemu, po prostu randomowi. Wejdę tutaj, o, kliknę start, chłopa rozpierdę, RAKBAS! NIE! KURWA! NIE ZDOŻYŁEM WYJŚĆ! A pierdziele, chciałem se kurwa spokojnie zjebany odcinek nagrać i znowu będę się pierdolił z jakimś spoconym chujem. Dobra, co by to sobie wziąć? A leci full randomy, a co mi tam ty nie, ty nie, ty nie. Ty nie. Albo dobra. Dobra, czemu by nie, czemu by nie. Na supporty, zaweźmiemy na supporty. Ty może porobimy w awangardzie dzisiaj. A dawajcie, jedziemy w awangardzie. Chodź tu, rudego mnicha bierzemy. I tego, o, od razu mi Naruto dobrało. Zajebiście. Zajebiście. Jedziemy, jedziemy. No i Jan Paweł. No i lecimy, ojcze nasz. Poranna energia, wstałem 5 minut temu. Chcemy się nagrywać. Ach, kogo wziął? Max Ranking, Itachi na suporcie, rudy mnich. Znam takich zjebów. Nie pierwszy raz się widzimy. Można powiedzieć, że obeznany jestem w walki z takimi kurwa gościami. Po prostu znam ich już, można powiedzieć, od podszewki, kurwa. Notka, no Notka nie poleciała, no chłop skacze na wszystkie możliwe strony, no bo taki ma styl gry, no taki jest, po prostu nie wyzywajmy go, dlaczego jest zjebany, dlaczego zna tą gierkę w każdym kurwa możliwym calu, dlaczego jak ja podbijam, to się od niego kurwa odbijam, jak od jebanego kurwa gąbki, jakbym po prostu biegł na pełnym daszu w brzuch jego starego, tak się czuję. Masz tu Notkę, nażryj się, eksplozja wyjściowego śmiecia, co dało? Gówno dało, bo od razu stał kurwa z postawą żółwia. Bloczył niczym kurwa Orszabala w TB. No po prostu super się bawię grać za takich gości. Po co ja jeszcze w to gram? Nie wiem, zadasz sobie pytanie, nie wiem. Dlaczego są nagle takie lagi? Również nie wiem. Oczywiście wiem jedno, to nie jest moja wina. To jest zapewne jego wina, bo oczywiście dlaczego miała być moja? Dlaczego mi oczywiście już w tym momencie, dlaczego jak ja wykonuję atak, to już po ataku blok nie jest mi trzymany? Dlaczego, patrzcie jak on kurwa tańczy wokół mnie, o, skacze o, i gdzie masz drewna? Nie masz drewna, wiesz dlaczego nie masz drewna? Bo jesteś głupią cipą, podbijamy! A, skoczył, nie miał drewna, myślałem, że wyczułem okazję do ataku, ale jedyne co wyczułem to jego smród, bo jest taki kurwa spocony. O, podbijamy jeszcze raz, to sobie podbiliśmy, podbić to sobie możemy do jego starej na randkę, ale wystarczy zapłacić 100 zł, kurwa, i mamy całą godzinę z nią zapewnioną we wszystkich możliwych pozycjach, więc jest na pełnym chillerze. O, tutaj jesteśmy atakowani, op, skoczy mnie dookoła, masz Notkę, smakowało, miało kurwa smakować. A, eksplozja wyjściowego śmiecia, dostał? Ta, dostał, kurwa, jedynkę z matematyki wczoraj na lekcji, bo całą noc grał Stormal i się nie uczy na kartkówkę. Cyk, dwa razy od Naruto strzał, znowu mu zjechałem drewno. Znowu nie ma całego drewna, ja znowu nie mogę atakować. Kopnąłem mu rudego mnicha, jestem z tego powodu ucieszony. Oczywiście już odskoczył. Movement to ma kurde, jakby w Counter Strike'a 30 lat e-sportowo grał, ale niestety jest to Ninja Storm i nikogo nie obchodzi jego pierdolony skill w tą gierkę. O, i mamy go. Aj, w tym momencie mu się naładowało drewna i moja szansa na zwycięstwo poszła sobie tam, gdzie moje chęci do nagrywania tej jebanej gry. Ach, bo to tak jest, jak robię przerwy, że nagrywam, potem rok nie nagrywam i tak dalej, to mi się zawsze chce. A ja tu już trzeci miesiąc siedzę i regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. No dobra, teraz dwa tygodnie nagrywałem, ale kurde, starzało mi się, że prawie codziennie nagrywałem sobie tą gierkę. I już po prostu moja psycha nie tyle co siedzi, ona leży pijana jak jego stary codziennie po robocie. I patrzy jak on gra w tego Storma nieszczęśnik, puszczę do tego mnika, no Shinra Sensei, to nie wiem. Może by ta Shinra Sensei wyszła, gdyby oczywiście jakimś pieprzonym, magicznym sposobem go trafiło, tylko niestety on kiedy mnie atakuje to robi kurwa 3 salta wokół mnie. Dlaczego on tak robi? Nie wiem dlaczego to tak wygląda. Nie wiem jak działa ten świat, nie wiem co robić w tym życiu, nie wiem po co w to gram. Po co 10 rok to gówno nagrywam? Mogłem już sobie jakąś inną gierkę ogarnąć i zrobić serię z walki online. Kurwa, Harry Potter wyszedł, czemu ja Harry Pottera walk online nie zrobię? Normalnie zostanę mistrzem Quidditcha. Chyba lepsze to niż zostać Hokage tej wioski. Abdykuję, możesz sobie przyjąć mój tytuł Hokage tej gierki. A mam to w piździe. I tak wszyscy wiedzą, kto jest tutaj prawdziwym szefem.
A idźcie, kurde, walce konia z wygranej z Nevim. Ale się popłakał, haha, zjebałem go. Nie! 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 Rewasz, kikną!